Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pielęgnacja chorego to niezwykle istotna część opieki. Wszystkie codzienne rytuały wprowadzają pewien rytm dzienny, który daje choremu poczucie bezpieczeństwa i komfortu, a opiekunowi poczucie kontrolowania sytuacji. Do najważniejszych czynności opiekuńczych należą czynności higieniczne. A więc między innymi zmiana pościeli oraz bielizny osobistej chorego, toaleta ciała, mycie włosów, zmiana pieluchomajtek. Dla osób, które nigdy wcześniej nie opiekowały się chorymi, staje się to zwykle dużym wyzwaniem. Wystarczy jednak znajomość określonych technik, które znacznie ułatwiają opiekę. Przed rozpoczęciem pielęgnacji przygotuj pomieszczenie. Sprawdź, czy jest optymalna temperatura Ogranicz liczbę osób pozostających w pomieszczeniu, by niepotrzebnie nie krępować chorego. Wszystko, co będzie Ci potrzebne, ułóż w jednym miejscu, tak by mieć to w zasięgu ręki. Zaoszczędzisz czas, a także nie narazisz chorego na zniecierpliwienie, wyziębienie czy wypadnięcie z łóżka. Zanim rozpoczniesz toaletę chorego, czy inne czynności pielęgnacyjne, porozmawiaj z nim. Spróbuj ocenić, w jakim stopniu twój podopieczny może wykonać daną czynność samodzielnie i zachęć go do tego. Zawsze informuj chorego o tym, co chcesz zrobić. Nie zniechęcaj się, jeśli chory wyrazi sprzeciw. Przedstaw korzyści, jakie osiągnie. Przy zdecydowanej odmowie ponów próbę po jakimś czasie. Aby uniknąć natychmiastowego sprzeciwu chorego, używaj krótkich zdań, oznajmujących: Na przykład: Teraz umyjemy zęby. Unikaj form pytających, które od razu sugerują choremu możliwość odmowy. Odchodząc od łóżka chorego, zawsze pamiętaj o zabezpieczeniu chorego przed wypadnięciem, na przykład zamykając drabinkę. Podobnie, gdy stoisz z jednej strony, z drugiej zawsze zabezpiecz łóżko. W trakcie pielęgnowania chorego dbaj o porządek, na bieżąco wyrzucaj zużyte materiały. Na przykład myjki jednorazowe, gaziki ręczniki papierowe do przygotowanego pojemnika worka na odpady. Najważniejszą zasadą jest jednak komfort zarówno chorego, jak i twój jako opiekuna, a także szacunek do siebie, chorego i własnej pracy. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.